Ogmas, dzień 8. Będę otwierała kalendarz adwentowy i muszę Wam powiedzieć, że mieliśmy jechać na tą sesję, ale ja się tak pochorowałam, że niestety nie chcę ich pozarażać wszystkich, także odpuszczamy i mamy chyba jakiegoś pecha z tą sesją, także dzisiaj nie jedziemy. A tymczasem otwieramy kalendarz. I tak jak wczoraj mówiłam, jest tutaj czekolada. Czekolada z... Tak, tak, to Lilka wydaje te dziwne odgłosy. Czekolada z karteczką. Poczekaj do jutra i oczywiście przysmak dla Lili. Także czekamy do jutra. Lila jest bardzo zainteresowana swoją kosteczką. Ok, my będziemy pakować wszystkie swoje rzeczy. Wiecie, jak to jest z moim dzieckiem. Sporo ubranek i tych wszystkich dodatków musimy dla niej brać. Także pakujemy to, ja się będę musiała przebrać i wracamy do siebie. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere for times drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. See the lights, how they glow on trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that you meet. It's the time we all know, no matter how young or old, we're magically filled up with cheer. Już właśnie wróciliśmy do siebie, jak widzicie po moim głosie. No niestety, troszeczkę mnie rozłożyło. Ale na zakupy, jak wiadomo, trzeba chodzić i coś trzeba jeść. Także kupiłam banany do owsianki, jabłuszka, mandarynki, surówkę, śmietankę, mięsko, jakieś serki. Daniel sobie wziął parówki, mleko, sok. I wzięliśmy też wafelki, bo jutro będziemy mieli gości. Takie szybkie zakupy. Powiem Wam, że dużo rzeczy nie musieliśmy kupować, bo sporo rzeczy mamy właśnie w domu jeszcze. Pora otworzyć czekoladki. Co prawda nie mam ochoty na czekoladkę, ale otworzymy. Może Daniel się skusi, także tutaj mamy szósteczkę. Tutaj mamy siódemeczkę. I ósemkę. Ok, przed chwilą rozmawiałam z Wami, robiłam Wam haul zakupowy. No teraz siedzę w aucie, ale jadę odwieźć moją mamę jeszcze z rehabilitacji do sklepu i do domu, także właśnie wyjeżdżam. I powiem Wam, że pokazywałam Wam dzisiaj bombki, bo przynieśliśmy, znaczy przyniósł Daniel z piwnicy. Trzeba było je powycierać, posprawdzać, które się jeszcze nadają, które już się nie nadają. I wiecie co? Pobił mojej mamie dwie najładniejsze bombki, jakie miała, także Daniel Wajza. Odwiozłam moją mamę, bo wstąpiłam do apteki, kupiłam coś na ból gardła, więc teraz lecę do domu. Wiecie co, już teraz się troszeczkę lepiej czuję i chyba pomogły mi takie domowe sposoby i to, że od razu jakoś zaczęłam zapobiegać tej chorobie, przeziębieniu. Ale cieszę się, że nie pojechałam na sesję, bo mogłabym ich wszystkich tam pozarażać, a tak jakoś postaram się szybko wyleczyć. Także idę teraz bawić się ze swoim małym smerfikiem i ma przyjechać Daniela siostra do nas, także trzeba będzie zaraz nastawić czajnik na herbatkę. Zobaczcie, nasz prosiaczek sobie siedzi jak jakiś gremlin. Lila! Ona tak siedzi i patrzy, bo właśnie Daniel wyszedł na miasto, także siedzi i się zastanawia, czy on jeszcze wróci, czy nie. A tutaj nasz mały żółwik. Halo, Wikusia! Jutro musimy namówić tatę, żeby kupić choinkę, tak? Namówimy tatusia? Wiki? Namówimy tatusia na choinkę, tak? Tak? Tak, namówimy! Dobra, to namówimy. Zobaczcie, kogo mam na rączkach. Małą fasolkę naszą. Chociaż ona wcale już, jak widzicie, nie jest taka mała. To już duża dziewczyna jest, tak? Zapomniałam Wam pokazać prezentu numer 9. Ale jeśli ktoś oglądał w tamtym roku Vlogmas, to wie, co tam może być. Dodam, że na pewno jest to coś do gorącej czekolady. Wiecie co, pora chyba zrobić sobie nowe paznokcie, bo niestety ten jeden mi się
złamał i wygląda to koszmarnie. Chyba pora zaświecić światło, bo naprawdę jest dość ciemno. Także może na weekend albo w poniedziałek zrobię sobie nowe pazurki. Nasz okruszek już wykąpany, czyściutki i gotowy do spania. Także my się z Wami żegnamy i do